krytyka Bidena w FT. Jego decyzja podważa wiarygodność. Słychać echa upadku Saigonu Financial Times. Afganistan podważa wiarygodność polityki zagranicznej Bidena. Sytuacja w Afganistanie, która jest pochodną decyzji prezydenta USA Joe Bidena o wycofaniu wojsk z tego kraju, podważa wiarygodność jego polityki zagranicznej, pisze w piątek komentator Financial Times do spraw zagranicznych Gideon Rahman. Po błyskawicznej ofensywie talibów Bidenowi trudno będzie teraz przekonywać do swego głównego hasła polityki zagranicznej: Ameryka wróciła, Ameryka is back, przyp. Red, ocenia Rahman. Wprawdzie to były prezydent Donald Trump rozpoczął wycofywanie amerykańskich wojsk z Afganistanu i rozpoczął oparte na urojeniach rozmowy pokojowe z talibami, które do niczego nie doprowadziły. Ale zamiast podjąć odwrotną decyzję, Biden przyspieszył wycofywanie sił, przypomina komentator. Upadek rządu wydaje się nieunikniony. Rezultaty są przerażające, talibowie zajmują miasto za miastem, a upadek rządu wydaje się nieunikniony, pisze Rahman. Rodzi się strategiczne pytanie, w jaki sposób katastrofa w Afganistanie, która jest właściwie porażką zachodniej koalicji walczącej w tym kraju, odbije się na wiarygodności USA na całym świecie? I jak wpłynie na rywalizację między Waszyngtonem a Pekinem? Ameryka ponosi jakąś klęskę i znakomicie wpasowuje się to w narrację rządów Chin i Rosji, które głoszą, że następuje schyłek potęgi USA, a amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa nie są wiarygodne, komentuje publicysta. Jak argumentuje, jeśli bowiem Stany Zjednoczone nie są konsekwentne w walce z talibami, to budzi to wątpliwości, czy naprawdę skłonne są bronić swoich sojuszników. A przecież globalna struktura sojuszy Ameryki opiera się na założeniu, że w ostatecznych sytuacjach siły USA zostaną wysłane, by bronić sojuszników do Azji, Europy i w inne miejsca, podkreśla Rahman. W Waszyngtonie politykom nasuwa się przede wszystkim analogia z Wietnamem. Pojawiły się już doniesienia, że Ameryka stara się przekonać talibów, by nie zaatakowali ambasady USA w Kabulu, aby uniknąć powtórki scen znanych z upadku Saigonu w 1975 roku, pisze autor. Podkreśla też, Amerykanie wiedzą, że jeżeli zdecydują się wycofać resztki swych sił z Kabulu, to w istocie podpiszą wyrok śmierci na afgański rząd. Wprawdzie 14 lat po upadku Saigonu skończyła się zimna wojna, Zachód wygrał, a o wyniku konfrontacji między Ameryką a Sowietami przesądził nie Wietnam, lecz siła gospodarcza i polityczna USA, ale te abstrakcyjne myśli nie stanowią teraz pocieszenia dla oblężonego narodu Afganistanu, konkluduje Rahman.